Cześć widzowie! Pewnie nie raz i nie dwa przeszliście dodatek do Wiedźmina 3 Krew i Wino i zapewne mieliście różne zakończenia tego dodatku. No, ale nie o tym chciałem wam powiedzieć. W jednym z zakończeń Krwi i Wina, będąc w krainie baśni, możemy kupić, jak zapewne wiecie, dobrze wam znaną wstążkę dla Sianny, która w późniejszym etapie gry ratuje jej życie. Jeśli tego nie zrobimy, Sianna umiera z rąk Detlafa, co sprowadza się właśnie do jednego z trzech zakończeń dodatku gry. Według niektórych zakończenie to jest najgorszym zakończeniem. I tytuł tego filmu brzmi: czy zabić Detlafa, czy puścić go wolno? Czy Detlaf po tym, co zrobił, zasługuje na śmierć, czy wręcz przeciwnie? Czy puścić go wolno, czy wbić mu drewniany kołek w serce? Moim skromnym zdaniem, Sianna za manipulowanie Detlafem, wplątywaniem go w swoje gierki, za zabójstwa ludzi, które wykonał nieświadomy niczego Detlaf, i inne intrygi, za którymi stała, jak najbardziej zasługuje na śmierć. I w tym przypadku, jeśli ktoś nie kupił wstążki dla niej, postąpił według mnie właściwie, bo te zakończenie nie jest złe. Wręcz przeciwnie, jest dobre, a być może i najlepsze. Detlaf, jak wiemy, niczemu winny, zmanipulowany, odchodzi wolno. Sianna dostaje to, na co zasłużyła. Księżna dostaje ostrego wkurwu. Tylko najbardziej w tej sytuacji pokrzywdzony jest nasz Gerwant, bo trafia do paki i musi chylać się po mydło. Co ty zrobiłeś? To, co musiałem. To, na co zasłużyła. Do Beauclair wróci pokój. Nim nadejdzie świt, wampiry znikną z miasta. Odejdę z nimi. Gdzieś daleko. Daleko od ludzi. Możecie spróbować mi przeszkodzić. Wtedy zabiję też was. Choć wcale tego nie chcę. Wasza decyzja. I oczywiście jedyna słuszna i prawilna opcja dialogowa to puszczenie Detlafa wolno. Według niektórych najgorsze zakończenie, według mnie oczywiście najlepsze. Możesz odejść, ale jeśli kiedykolwiek jeszcze się spotkamy... Będę się trzymał na dystans, wierz mi. Geralt, Regis, bywajcie. Wiem, że przyrzekłem ją ochronić. Przepraszam, ale to się stało za szybko. Co myśmy najlepszego zrobili? Puściliśmy wolno zabójcę. Chyba tego chciałeś od samego początku. Trzeba dać znać Annie Henriecie. Geralt, przecież ona... Wiem, Regis. Mimo to trzeba dać jej znać. Sianna, żmijowata manipulantka, zasłużyła na swój los. Gerwazy pójdzie do paki, ale później wyciągnie go Jaskier. A jaśnie pierdolnięta też dostaje nauczkę. No i każdy żyje sobie szczęśliwie. Oczywiście oprócz Sianny. I to by było na telewizowie. Ja się z wami żegnam. Do następnego.